społecznie w progach powiatowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole. Jest mi szczególnie miło, że właśnie Państwo tutaj, laureaci i zaproszeni goście, jesteście z nami w tym takim szczególnym dniu, ponieważ jest to drugi ogólnopolski konkurs literacki. Więc bardzo nam miło, że Państwo jesteście tutaj wspólnie z nami. Szczególnie serdecznie witam Pana Zenona Wasiaka, naczelnika Wydziału Promocji i Rozwoju Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Kole. Bo jak Państwo wiadomo, starosta kolski objął tutaj patronat honorowy i o jeszcze pani burmistrz miasta Koła również sprawowała tutaj tą pieczę honorową nad naszym konkursem. Witam również bardzo serdecznie panią Anetę Brytyś, prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością, działającego przy Szkolnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kole. Witam wszystkich laureatów, opiekunów, rodziców. Witam również przedstawicieli wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole. I oczywiście muszę powitać media, które z nami są w tak licznym gronie, ale witam również moich współorganizatorów. Stoją tutaj tak skromnie koło mnie. Jedna Ania Pietruszka stoi tam, a tutaj koło mnie jest pani Ania Jachnik i pani dyrektor Krystyna Wasilewska, której teraz oddaję głos. Ale zanim jeszcze oddam głos, chciałabym powiedzieć jeszcze parę słów o tym naszym konkursie, bo cieszy nas to, że ten konkurs odbywa się już po raz drugi. Jest to druga edycja tego konkursu. I tak sobie właśnie myślałam, że w tych czasach współczesnych, kiedy praktycznie codziennie ścigają nas jakieś nowinki technologiczne, gdzie jest wszechobecny smartfon, Facebook, gdzie te wiadomości piszemy takie krótkie, SMS-owe, mailowe, cieszy nas to, że właśnie tyle prac wpłynęło na nasz konkurs. Chociaż oczywiście nie ostrzegliśmy się przed tymi nowinkami technologicznymi, bo żadna praca nie wpisała, pisana chyba ręcznie, nie prawda? Było. Wszystkie prace są jednak pisane komputerowo, także no, nie ostrzegniemy się tego, ale cieszy nas fakt, że porównując pierwszą edycję, a drugą, tych prac mamy coraz więcej. Więc myślę, że będziemy również myślały o kontynuacji, bo tutaj wspaniale nam się współpracuje i odzew jest również duży. Oddaję już teraz głos pani dyrektor. Dziękuję bardzo. Na początek może, zanim przejdziemy oczywiście do najważniejszej części, czy wręczenia nagród, krótkie podsumowanie. Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkolnej oraz do osób dorosłych. Na konkurs w sumie nadesłano 38 prac z terenu całej Polski. Podliczyłam sobie skrupulatnie, to było z terenu 7 województw, z województwa śląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego i lubelskiego i aż z 21 miejscowości i prym wśród tych miejscowości wiódł Choceń. Także stąd mamy najwięcej laureatów i najwięcej nadesłanych prac. I do ostatniej chwili bardzo liczyliśmy na to, że ktoś z Chocenia do nas przybędzie i tak mamy tutaj przedstawicieli, z czego się bardzo, bardzo cieszymy. Chcę też powiedzieć, że swoje nagrody przyznali również starosta powiatu kolskiego, wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego z Koła oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Przyjaciele Świętego Mikołaja. Zadanie konkursowe polegało na napisaniu autorskiej pracy dotyczącej tematycznie patrona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kole, świętego Mikołaja. Żeby nie przedłużać, przejdziemy do wręczania nagród i tutaj widzę, że najbardziej się niecierpliwią, chcą otrzymać nagrody osoby, które napisały pracę w kategorii osoby dorosłe. W związku z tym poprosimy o wręczenie nagród w tej kategorii pana naczelnika Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Kole, pana Zenona Wasiaka. Poprosimy panią Grażynę Gołdy, która zajęła pierwsze miejsce. Dziękuję bardzo. Drugi raz, tak? Bardzo proszę serdecznie jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Pani Grażyna otrzymuje dwie nagrody, dlatego że została w dwóch kategoriach nagrodzona. Pierwsza to jest nagroda pana starosty, ufundowana przez
właśnie ta nagroda, którą nasza pani trzyma tutaj w dłoni, to jest nagroda właśnie starosty powiatu kolskiego. Także bardzo dziękujemy pani Grażynce. I również w kategorii osób dorosłych otrzymuje pani także nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca. Dyplom dla pani Grażyny Gołdyk za zajęcie pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie literackim Moja opowieść o świętym Mikołaju. Podpisy pani dyrektorek i komisji konkursowej. Jeszcze raz serdeczne dziękuję bardzo. Gratulacje. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Proszę. Gratuluję dziękuję. Serdecznie. Dziękujemy bardzo. Tak. I jeszcze torba i taki album zdjęciowy powiatu kolskiego. Może jeszcze wyprzedzając wydarzenia dodam, że wszystkie konkursowe nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronach internetowych organizatorów konkursu, ale żeby zachęcić do przeczytania tych prac, tutaj napisaliśmy takie króciutkie podsumowania. I tutaj do pani Grażynki. Praca bardzo ciekawa, bardzo ciekawie skonstruowana. Pani Grażyna, chcąc wziąć udział w konkursie o Mikołaju, szuka jego prawdziwego oblicza. Okazuje się, że Mikołaj ma wiele twarzy i każda jest na swój sposób prawdziwa. Zachęcam do przeczytania pracy pani Grażynki. Dodam jeszcze, że pani Grażynka pracuje w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym w szkole, z czego jesteśmy też bardzo dumni. To nie jest do znajomości. Nie jest. Opatrzone hasłem, także my nie wiedziałyśmy, kto się kryje pod danym hasłem. Także tutaj nie ma żadnych znajomości. Kategorii osób dorosłych. Drugie, to znaczy pierwsze, co otrzymuje również praca pani Izabeli Michty. I nie wiem, czy ta pani przyjechała, czy nie. Nie, chyba nie. Izabela Michta mieszka w Sosnowcu. Jesteśmy z nią w stałym kontakcie, bo ona też otrzymała nagrodę wychowanku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Kole. Jeszcze dodam, że wszystkie nasze laureatki i laureaci są osobami bardzo skromnymi i zwykle piszą do szuflady. Mam nadzieję, że niedługo ich utwory ukażą się w druku. A taką drogą podążyła już pani Izabela Michta, która jest pisarką. Pisze i publikuje dla dzieci. Zajmuje się też tematyką osób z niepełnosprawnościami, ponieważ jest z wykształcenia oligofrenopedagogiem. Także na pewno nagroda za pośrednictwem poczty dotrze na ręce pani Izabeli Michty, a my zrobimy wszystko, żeby odwiedziła nasz ośrodek. Pani Izabela w tamtym roku też zdobyła nagrodę. Tak. Pani Izabela Michta otrzymała również nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie przez wychowanków specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, którzy tutaj są obecni. No niestety musimy nagrodę wysłać pocztą, bo myślę, że na pewno się ucieszy. Tak. Osoby nie. Jeszcze dodam, że praca pani Izabeli Michty dotyczyła, opowiadała historię psów, które znalazły się w schronisku i za sprawą Mikołaja znalazły prawdziwy dom. Drugie miejsce w kategorii osób dorosłych otrzymała pani Joanna Kwiatkowska. Prosimy. I również stosowny dyplom i nagrody książkowe. Serdecznie gratuluję. Dziękuję. Bardziej praktyczna nagroda. W środku jest ten album zdjęciowy powiatu polskiego. Serdecznie gratuluję. Ja może pokażę, właśnie wszyscy uczestnicy otrzymają taki piękny album, właśnie ufundowany przez starostwo powiatowego. Jeszcze tylko dodam, że pani Joanna Kwiatkowska to też recydywistka, wzięła udział w konkursie również w ubiegłym roku i napisała bardzo piękną, plastyczną opowieść o świętach z czasów dzieciństwa, gdy wszystko wydawało nam się bardziej prawdziwe, wzruszające, od choinki poczynając na uczuciach kończąc. I na pewno w okresie świątecznym, chcąc przybliżyć magię świąt dzieciom, będzie ta praca często czytana.
zakończyliśmy wręczanie nagród w kategorii osoby dorosłe. Dziękujemy bardzo. Teraz przejdziemy. Ja już skoro akurat jestem w tym miejscu, to w imieniu pana starosty, który nie mógł osobiście, gdyż ma naradę z dyrektorami szkół i placówek oświatowych, więc w jego imieniu pragnę wszystkim podziękować przede wszystkim za udział, za chęci. To, co mówiła pani dyrektor, w dobie tej komputeryzacji jednakże i młodzieży, uczniom i osobom dorosłym chce się właśnie tworzyć te utwory właśnie literackie, uczestniczyć w tym przedsięwzięciu, a zasięg, jak słyszeliśmy, jest właśnie ponadwojewódzki, ogólnokrajowy. I myślę, że tutaj panie, które są organizatorami, a więc i pani dyrektor biblioteki, pani dyrektor ośrodka, będę kontynuować ten konkurs, bo jest takie zapotrzebowanie i bardzo dobrze, że właśnie są chętni, którzy no chcą się podzielić swoimi właśnie spostrzeżeniami, swoją prozą tutaj właśnie w tym konkursie. Wszystkim serdecznie dziękuję, a wyróżnionym serdecznie gratuluję w imieniu pana starosty i własnym. Dziękuję bardzo i jeszcze raz gratulacje. Dziękujemy i organizatorom za właśnie kontynuowanie i myślę, że w roku następnym również będzie to kolejna edycja. Dziękujemy. Dzień pierwszy. Ogłoszono konkurs literacki na opowiadanie o świętym Mikołaju. Może wezmę w nim udział? Dzień drugi. Właściwie to mogłabym je napisać, ale ostatnio z moim zapałem twórczym jest bardzo kiepsko. Dzień trzeci. Jeśli zacznę, to którym mam pisać? O świętym Mikołaju, biskupie Miry? Czy też o tym z Rowaniem z Laponii? A może o tych wszystkich sąsiadach i wujkach przebranych za Mikołaja? Dzień siódmy. Minął tydzień, a ja nic. Dzień dziewiąty. Wybrałam się na zakupy. W sklepach króluje świąteczny nastrój. Półki zapełniono ozdobami choinkowymi, bombkami, łańcuchami, światełkami. Odświętny klimat udzielił mi się do tego stopnia, że w dziale ze słodyczami kupiłam czekoladowe aniołki, dzwoneczki i oczywiście Mikołaja. Postawiłam go teraz przed sobą i rozmyślam. W moim domu grudzień zawsze obfitował w wizyty świętego Mikołaja. Pierwszy raz pojawiał się on nocą z 5 na 6 grudnia. Wieczorem odbywało się rodzinne czyszczenie butów, ustawianie ich przy drzwiach i podglądanie, czy już coś zostawił. Czekaliśmy, czekaliśmy i w końcu zasypialiśmy. I choć nigdy nie udało nam się zobaczyć Mikołaja, to rano znajdowaliśmy buty wypełnione upominkami. Czasem były to tylko słodycze, bo ten bogatszy Mikołaj przychodził w Wigilię Bożego Narodzenia.